Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Krzysztof Kamil Baczyński. Omówienie twórczości. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz, powstaniec, urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Zginął 4 sierpnia 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego. Maturę zdał w Gimnazjum imienia Stefana Batorego w Warszawie na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej. Należał do sympatyków środowiska młodzieży lewicowej. Organizacja Spartacus, działająca na terenie szkół średnich. W czasie okupacji niemieckiej związany był z ugrupowaniami młodzieży socjalistycznej wydającymi podziemne pisma Płomienie i Droga. Od 1943 roku studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Należał do harcerskich grup szturmowych AK, które stały się zalążkiem batalionu Zośka. Ukończył konspiracyjną szkołę pod Podchorążych Rezerwowych, kryptonim Agrykola. Przystąpił do Powstania Warszawskiego. Zginął w walce na Placu Teatralnym w Pałacu Blanka. W kilka tygodni później zginęła też jego żona Barbara, którą poślubił w 1942 roku. Grób Obojga znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w kwaterze Batalionu Powstańczego AK Parasol. Pierwsze jego zbiorki poetyckie były odbite na prawach manuskryptu w drukarni konspiracyjnej na hektografię w siedmiu egzemplarzach. Zamknięty Echem i Dwie Miłości w 1940 roku. Oraz w antologiach Werble Miłości, Pieśni Niepodległa i Słowo Prawdziwe. Za życia zdążył ogłosić tylko dwa obszerniejsze zbiory: Wiersze Wybrane pod pseudonimem Jan Bugaj w 1942 roku i Arkusz Poetycki w roku 1943, wydane w serii miesięcznika Droga. Wiele utworów zachowało się w rękopisach. Około 500 wierszy. Opowiadań i fragmentów prozą oraz wierszowany dramat. Pierwsze wiersze poety powstały już w czasach nauki gimnazjalnej. Główny wpływ na jego twórczość wywarły przeżycia oraz doświadczenia lat wojny i okupacji, a także tradycja romantycznej literatury polskiej, zwłaszcza poezja Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Obok czystej liryki w jego wierszach dominuje problematyka filozoficzna i egzystencjalno-moralna. Rzeczywistość okupacyjna oraz tradycyjne dla twórcy polskiego obowiązki obywatelskie kierowały poetę w stronę tematyki patriotycznej i żołnierskiej. Uznany został za najwybitniejszego twórcę wojennego pokolenia. Jego wiersze, jak i twórczość rówieśników Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy, Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński zyskały miano poezji apokalipsy spełnionej. Chodziło tu, jak pisał Matuszewski... Nie tylko o oswojenie się z myślą o śmierci, która to myśl rzecz w warunkach okupacji oczywista, młodego poety o żywej wyobraźni nie opuszczała ani na chwilę. Chodziło nie tylko o sam kanon estetyczny poety, żołnierza. Chodziło także i jest to może najważniejsze o uporanie się z własną wrażliwością moralną i intuicją historyczną, która w trudnym, złowrogim momencie dziejowym, jaki poprzedzał powstanie warszawskie i wyzwolenie Polski spod władzy okupanta, nie pozwalała poecie iść do walki bez trosko, nie zdawać sobie sprawy na przykład sprawy z ogromu ofiar w tej walce, a także z konfliktów politycznych czających się za fasadą wspólnego patriotycznego zrywu. Stąd przejmujące i głęboko tragiczne przesłanie wielu wierszy poety. Polifoniczna poezja Baczyńskiego wymaga bardziej dokładnego opisu i zawiera pierwiastki, którym warto się przyjrzeć w niniejszym opracowaniu. Nawiązanie do katastrofistów Sytuacja jednostki uwikłanej w tragizm wojny, dramat pokolenia apokalipsy spełnionej, stosunek do historii. Twórczość Baczyńskiego charakteryzuje się ewolucją postawy poetyckiej wobec rzeczywistości. Do roku 1941 poeta tworzy głównie pod wpływem katastrofistów. Wtedy w jego poezji ujawnia się kontrast między czasami sielankowego dzieciństwa a momentem w historii, który unicestwił wyobrażenie idyllicznego świata. Był poetą apokalipsy spełnionej i ta świadomość przeważa w jego twórczości. Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, wychuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych nosiły płatki bzu dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg powolny dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc tnie już przy ustach, a mnie przecież tak jak i innym ziemia rosła tęga, nie pusta. I mnie przecież jak dymu laska wytryskała gołębia młodość. Teraz na dnie śmierci wyrastam ja, syn dziki mego narodu. Krąg jak nożem zwolna rozcina. przednie światło, zanim dzień minie. A ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół, głowę rzucę pod wiatr jak granat. Piersi zgniecie czas czarną łapą. Bo to była życia nieśmiałość. A odwaga, gdy śmiercią niosło... Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. Fragment wiersza Z głową na karabinie. To właśnie tragiczne przeżycia jego pokolenia sprawiają, że po 1941 w twórczości Baczyńskiego daje się zauważyć przemianę. Okupacyjna rzeczywistość skłania go do poszukiwań inspiracji w tradycji romantycznej, słowackiej i Norwid. Zaznacza się wtedy konflikt dwóch dążeń artystycznych. Liryki opartej na grze wyobraźni, oraz liryki zaangażowanej, nawołującej do aktywności wobec wojennej sytuacji. Podkreślano tutaj dynamiczny związek bohatera lirycznego jego wierszy z rzeczywistością. Wynikająca z działania możliwość popadania w winę, jest jednym z naczelnych motywów tej liryki. Tragizm poetyckiego bohatera Baczyńskiego wynika z uwikłania w trudny wybór pomiędzy sumieniem a powinnością żołnierską. Poeta, opisując rzeczywistość wojenną, przedstawił szereg szczegółowych opozycji na każdym z wymienionych planów. Wszystkie posiadają przeciwstawne, wykluczające się wzajemnie relacje moralne. Opozycja człowieka pragnącego zachować godność i autentyczność wyboru, a jednocześnie jednostki obciążonej świadomością rąk brudzonych krwią. Wolność Baczyńskiego jest wolnością człowieka skazanego na wybór egzystencjalny. Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę I grzbiet jak pręt rozgrzany stygnie Niech mi nie kładą gwiazd na skronie I pomnik niech nie stanie przy mnie Bo przecież trzeba znów pokochać Palce mam, każdy czarną lufą Co zabić umie Teraz nimi grać trzeba I to grać do słuchu Bo przecież trzeba znów miłować Oczy, granaty pełne śmierci a tu by trzeba w ludzi spojrzeć, i tak, by Boga dojrzeć w piersi. Wiersz, Gdy broni dymiącą z dłoni wyjmę. Z tej egzystencjalnej refleksji wyrasta inna tendencja widoczna w twórczości poety. Baczyński miał świadomość, że nie tylko jednostka obciążona jest tragicznym konfliktem. To zmaganie z moralnością, etyką, śmiercią i życiem. Dotyczy całego pokolenia, któremu przyszło walczyć o wolną ojczyznę. Jego pokolenie, nazywane pokoleniem kolumbów, to ludzie, których nakaz moralny i patriotyczny wezwał do obrony kraju. W liryce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tragiczność staje się cechą rzeczywistości. Rzeczywistość ta emanuje tragizmem, podobnie jak tragizmem przepełnione są wybory moralne bohaterów poety. Z wizją tragizmu, zawartą w jego poezji, łączy się szczególny rodzaj smutku. O mój ty smutku cichy, smutku gwiazdek maleńkich, nazywałem, szukałem, brałem Ciebie do ręki. Wiersz. O mój ty smutku cichy. Smutek ten jest znakiem próby zrozumienia sensu tragicznej rzeczywistości losu poety i losu całego pokolenia. Po wstąpieniu w 1943 roku do harcerskich grup szturmowych, ujawnia się w jego poezji tematyka walki, etosu żołnierskiego oraz dylematów moralnych, jakie targały młodymi patriotami. Najlepszym przykładem wykorzystania takich motywów jest wiersz Pokolenie, parabola losu, z jakim zmagała się młodzież akowska. Nas nauczono. Nie ma litości. Po nocach śni się brat który zginął, któremu oczy żywcem wykłuto, któremu kości kijem złamano i drąży ciężko bolesne dłuto. Nadyma oczy jak bąble krew. Nas nauczono. Nie ma sumienia. W jamach żyjemy strachem zaryci. W grozie drążymy mroczne miłości, własne posągi, źli troglodyci. Nas nauczono. Nie ma miłości. Jeszcze nam jeszcze uciekać w mrok, pod żaglem nozdrzy, węszących nas przed siecią wzdętą kijów i rąk, kiedy nie wrócą matki ni dzieci w pustego serca rozpruty strąg. Nas nauczono, trzeba zapomnieć, żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. Wstajemy nocą, ciemno jest, ślisko. Szukamy serca, bierzemy w rękę, nasłuchujemy. Wygaśnie męka, ale zostanie kamień, tak, głaz. I tak staniemy na wozach, czołgach, na samolotach, na rumowisku, gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, gdzie zimny potop omyje nas, nie wiedząc, stroi czy płynie czas. Jak obce miasta z głębin kopane, popielejące ludzkie pokłady na wznak leżące. Stojące wzwyż, nie wiedząc czy my, kary Iliady, rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, czy nam postawią z litości chociaż. Nad grobem krzyż. Katastrofizm ilustruje postawę poety wobec historii. Jest to swoisty rodzaj katastrofizmu historiozoficznego, reprezentowanego przez jego twórczość. W tej postawie estetycznej, literackiej i filozoficznej. Ukazana jest świadomość nieuchronnej zagłady pozytywnych wartości przez historię. Spośród pokolenia wstępującego na arenę literacką w okresie okupacji, Baczyński był tego rodzaju świadomością obdarzony najsilniej. Arkebuzy dymiące jeszcze widzę, jakby to wczoraj u głowic ląd płonął i kanonier jeszcze rękę trzymał, gdzie dziś wyrasta liść zielony. W błękicie powietrza jeszcze tu miejsca puste gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu, gdzie teraz dzbany wrzące jak usta pełne, kipiące od gniewu. Ach, półki kolorowe, kity uczaka, pożegnania wiotki jak motyl świtu i rzęs trzepot śpiew ptaka, pożegnalnego ptaka w ogrodzie. Nie to, że marzyć, bo marzyć krew. To krew ta sama spod kity czy hełmu. Czas tylko tak warczy jak lew, Przeciągając obłoków wełną, Płacz, Matko, kochano, przebacz, bo nie anioł, nie anioł prowadzi. Wy te same drżące u nieba, Wy te same róże, Sadzić jak głos, na grobach przyjdziecie i dłonią odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos Siwiejący na płytach płaskich. Idą. Idą prochy dokąd idą, których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie. A może niebo po lądzie dmące piaskiem, tak kształt ich zasypuje jak noże, giną w chleb pogrążone. Tak oni zwolna spływają. Piach ich pokrywa. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Wiersz historia Wymowa jego wierszy pozostaje polifoniczna, a język poetycki jest silnie zmetaforyzowany. Występują w nim symbole, oryginalne zestawienia motywów. W świecie poetyckim Baczyńskiego pojawiają się też dwa nadrzędne style: intelektualno-dyskursywny i wizjonersko-symboliczny. Ważnym elementem twórczości, jakby alternatywnym do czasów wojny, są erotyki poświęcone żonie. Barbarze drapczyńskiej, wykraczające poza dotychczasowe kanony liryki miłosnej, w potoku włosów twoich, w rzece ust. Kniej jak wieczór ciemnej, wołanie na daremne, daremny plusk. Jeszcze w mroku o winę, tak jeszcze różą nocy i minie świat gałązką, strzępem lub gestem, potem niemu się stoczy. Smugą przejdzie przez oczy i powiem, nie będąc jestem. Jeszcze tak w ciebie płynąc, niosąc cię tak odbitą w źrenicach, lub upowiek zawisłą jak łzę, usłyszę w tobie morze delfinem srebrnieryte, w muszli Twojego ciała szumiące snem. Albo w gaju, gdzie jesteś brzozą, białym powietrzem i mlekiem dnia. Barbarzyńcom ogromnym tysiąc wieków dźwigając trysną szumem bugaju w gałęziach twoich tak. Dedykacja. Jeden dzień, a na tęsknotę wiek. Jeden gest, a już orkanów pochód. Jeden krok, a otoś tylko jest w każdy czas duch czekający w prochu. Mojej najdroższej basi, Krzysztof. Wiersz, Erotyk. Powojenna interpretacja wierszy Baczyńskiego nierozerwalnie wiąże się z legendą biograficzną, według której poeta był czołowym reprezentantem pokolenia Kolumbów. Przejmujące opisy wojennych przeżyć oraz wieloznaczność języka poetyckiego to cechy twórczości, które obalają stwierdzenie ujęte w łacińskim przysłowiu. W czasie wojny milkną muzy. Do poezji Baczyńskiego powracają czytelnicy kolejnych pokoleń, by zmierzyć się z jego poetyckim, wojennym, przepełnionym metaforami i katastrofizmem światem. Najlepszym podsumowaniem rozważań o twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego są słowa Jarosława Iwaszkiewicza, który stwierdził: Podziw nasz wzbudza rozmiar tego dzieła i jego dojrzałość. Wiele razy przekonaliśmy się, że żywoty, które mają urwać się przedwcześnie i gwałtownie, zapełnione są tak intensywną pracą, tak szybkim rozwojem, że zdawałoby się w ciągu krótkiego okresu zdolne są stworzyć dzieło zupełnie skończone. Czytając Baczyńskiego, nie ma się wrażenia, że jego poetycka czynność została przerwana w pół słowa. Opracowała Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk. Czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.